Dzień dobry, Agata Kowalska, witam Państwa w programie Kowalski, Chojecki odpowiadają. Ze mną w studio pastor Paweł Chojecki witam. I Marian Kowalski. Dzień dobry. Witam Was serdecznie. Zaczniemy od komentarza od pana Jakuba. Nie zablokowali Państwa lewacy, tylko pseudoprawicowcy, prawilni katolicy. Sami się tym chwalą i piszą, że kanał Mega Kościół też zablokują. Zobaczymy. Ja przypomnę tym gnidom, że papież Franciszek uznał zastosowanie tak zwanego hejtu w internecie za grzech. Jak oni tak się namawiają i robią świństwa, to grzeszą, ale co im tam papież? Przecież to oni są lepsi od papieża katolicy. No, ja ważniejsi. Co jakiś czas się modlę, żeby Bóg zademonstrował swoją moc i pokazał, że nie można bezkarnie lżyć Bożej prawdy i ogólnie tego, co dobrego robimy dla Polski. No, tam spodziewam się reakcji Boga, no tak. No. Tylko ci ludzie występują pod różnymi fajnymi hasłami, oni są prawicowi, katolicy, chrześcijanie, narodowcy. Nie, co zwykłe gnidy i szmalcownicy. Za okupację by mieli dupę zerżnięto kijem przez partyzantów, za pewnie wydawanie Żydów, donosicielstwo na swoich sąsiadów, handel wódą, albo zwykłe złodziejstwa. To tak by było. Niestety w Polsce dzisiaj żadnej partyzantki nie ma i nie ma kto tym sukiencynom skóry wygarbować. Pytanie Koana Pino. Jestem ciekawa, w którym rzędzie będzie stał dzisiaj Antoni w tłumie zagorzałych wielbicieli Kaczyńskiego. No ja też jestem ciekaw. Zobaczymy uroczystości całodzienne w różnych miejscach. Zobaczymy, jak będą wyglądały wszystkie relacje i wyciągniemy z tego wnioski. No, najważniejsze zapowiedzi to były takie, że nie jest ujęty wśród tych gości honorowych, którzy mają przemawiać. I to jest hańba dla Prawa i Sprawiedliwości, jeśli to się potwierdzi. Czy jeżeli ruch 11 listopada wygra wybory, to Unia Europejska i pan Timmermans i tak wyłoni swoją partię, która będzie rządziła w Polsce. Tak rozumiem wypowiedź pana Mariana Kowalskiego. Nie no, tak proszę rozumieć moją wypowiedź, że do tej pory taka praktyka obowiązywała, bo partie sprawujące władzę w Polsce, czy to Platforma, czy PSL, czy SLD, czy PiS, wszystkie zgodnym chórem namawiały do wejścia do Unii Europejskiej, czyli z założenia uznają autorytet, nieomylność i nadrzędność tego projektu politycznego. My byliśmy jednym z niewielu środowisk w Polsce, które były przeciw Unii Europejskiej. Uważamy, że niestety poszło tak, jak przestrzegaliśmy, że to będzie super państwo i rzeczywiście to jest nad rząd, super rząd, który gwałci wolę narodów. I na pewno nie ulegalibyśmy żadnym naciskom. Widać, że Orban, który oczywiście jest politykiem broniącym interesu Węgier, nawet w ramach Unii Europejskiej, nie licząc się z tym, co tam oni gadają o nim, potrafił opozycję doprowadzić do stanu bezbronności. Wystarczy transparentnie traktować przepływy finansowe dla tych agentur, które działają, a to rzekomo jako tam rozmaite, a to stowarzyszenia, a to jakieś tam NGOsy, a inicjatywy obywatelskie. Uniwersytety nawet, też tam jakaś soroszowa banda. Nie wolno tolerować agentury. W Polsce agentura jest częścią systemu i tam uprawia politykę w parlamencie nawet. No to co się dziwicie, że ich mocodawcy zaczynają ustawiać tutaj, rozdawać funkcje rządowe. Tak być nie może. Ustalmy, czy w Polsce jest demokracja, czyli to naród wybiera swoich reprezentantów, którzy najpierw przedstawiają jasne swoje zamiary polityczne. Czy od razu Unia będzie wyznaczać tego gubernatora? No to trzeba być wprost. My się nie godzimy na to, żeby nam Unia wyznaczała gubernatora, ponieważ nie przypominam sobie, że Polska przegrała wojnę z jakąś tam Unią Europejską albo z kimkolwiek. Także ja się na taki dyktat nie godzę. Natomiast godzą się wszyscy, którzy do tej pory sprawowali władzę. Wszyscy, łącznie z Prawem i Sprawiedliwością. Dla mnie opinia panów Junckera czy Timmermansa na jakikolwiek temat wcale mnie nie interesuje. Bo jeżeli oni chcą się wypowiadać na temat ustroju systemu sądowniczego,
innych kwestii w Polsce, no to na zasadach równorzędności my powinniśmy decydować, jak ma wyglądać to w ich państwach. Bo jak rozumiem, wiele rozwiązań z tej reformy, a to jest dokładną kalką tak tego, co jest u nich, a im się to nie podobało. A i tak źle. A i tak źle. No to jak Timmermans mówi, że tam ma być taka osoba, taki a taki skład tego wewnątrz sędziowskiego gremium, tak? Czyli Rady Sądowniczej, no to i Polacy powinni decydować, jaki jest skład podobnego. Jeżeli tam jest takie w ogóle coś, bo nie wiem, i guzik mnie to obchodzi, to też powinniśmy tam na zasadach równorzędności, proszę bardzo, takich a takich mianować, bo to wtedy rząd polski uzna, że to jest dobrze. No, ruch 11 listopada przedstawia się jako partia antykomunistyczna i zbudowana na fundamencie biblijnym. Teraz komunizm przejął, już nie mówię o wschodzie, ale na zachodzie przejął władzę Unii Europejskiej i Watykanu. Także no, jesteśmy jedyną partią, która deklaruje, że nie chce, by Polska była pod władzą tych dwóch ośrodków komunizmu dzisiaj. Jeżeli te takie środowiska, które się reklamują, podkreślmy, reklamują jako katolickie i niejednokrotnie atakują nas tych pozycji rzekomo obrońców wiary, to proszę zadać im pytanie. Czy godzą się na przykład na taką sytuację, że to akurat w Watykanie będą też decydować o personaliach w Polsce jawnie. Może różne naciski są przez episkopat czynione, chociażby w kwestiach uchodźców. To my wiemy, ale to zapytajcie tych katolików, jak się denerwują często na Unię Europejską, czy się też by denerwowali, czy denerwują, jeżeli dochodzi do ingerencji ze strony Watykanu w sprawy personalne polskie. Ja przypuszczam, żeby się mocno denerwowali, bo jestem gotów położyć każde pieniądze na stół, że żaden papież, zwłaszcza ten, nie zgodziłby się na sprawowanie władzy w Polsce przez jakichkolwiek prawicowców, a nawet takich fałszywych, jak ci, co nas obszczekują, no bo też były komunikaty jasne wydawane nawet przez Episkopat Polski, że nie ma miejsca na nacjonalizm. No nie ma miejsca. Nie ma miejsca. No nie ma. No to sobie dalej tam... No dalej tak się bawcie. Tak, no. Dobra zabawa. Kolejne pytanie. Pan Julian pyta, czy piekło zaczyna się za życia na ziemi? Bo to już tutaj wybieramy piekło czy raj. Prawdą jest, że to tu na ziemi za życia tego, które Bóg nam raz dał na ziemi, wybieramy swoją wieczną przyszłość, czy skorzystamy z aktu łaski, który Bóg dał na krzyżu. No to właśnie święta zmartwychwstania, najpierw było ukrzyżowanie, potem zmartwychwstanie, o tym mówią, że Jezus umarł za nasze grzechy i przebaczenie jest nam dawane teraz z łaski, czyli za darmo. Nikt z nas nie zasłużył, nie może zasłużyć, tylko otrzymuje to jako, no powiedzmy już językiem współczesnym, jako prezent od Boga, póki człowiek żyje. Póty jest szansa, żeby otworzył Jezusowi drzwi i przyjął ten prezent. Także piekło nie zaczyna się na ziemi, bo nawet jak człowiek dzisiaj odrzuci jeszcze Jezusa, to wcale nie oznacza, że on wytrwa w tym postanowieniu. Apostoł Paweł jest tego najlepszym przykładem. Przecież jako taki religijny fanatyk, on słyszał przesłanie Jezusa Chrystusa, słyszał, jak Ewangelię głosili chrześcijanie i mówił, że to jest sekta, że to są heretycy, którzy zagrażają jego religii. Trzeba ich zniszczyć wszelkimi możliwymi sposobami, z morderstwem włącznie. Apostoł Paweł właśnie tym się zajmował jako religijny, oddany Bogu w swoim rozumieniu Żyd. Odrzucał długo prawdę o Jezusie, odrzucał długo uznanie swojej grzeszności i poproszenie Jezusa o łaskę, a właśnie wybrał się prześladować chrześcijan do Damaszku, do Syrii dzisiejszej, nie? W taką misję zagraniczną zwalczania chrześcijańskich heretyków. No i tam Jezus go tak rzucił w piach, nie? Tam nos sobie tak zrobił taką, wiecie, wyrył taki rów nosem, tam kawałek i wtedy zaraz, co się dzieje? Kto ty jesteś? Mówię, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. No i wtedy mu się zmieniło, no i stał się chyba najbardziej gorliwym wyznawcą Jezusa w historii. Większa część Nowego Testamentu, jeśli chodzi o listy apostolskie, to jest właśnie tego człowieka, który mordował, prześladował, szpiegował, wydawał, donosił na chrześcijan.
Czyli każdy ma czas. Tak, każdy ma czas tu na ziemi. Piekło zaczyna się po śmierci. Piekło to jest wieczne odłączenie od Boga. Tu, tam różne są obrazy, tam wiecie, że gdzieś jakaś kać, jakieś widły i tak dalej. Biblia nie przedstawia tego. Rzeczywiście mówi o płomieniach symbolizujących jakieś wielkie cierpienie, ale myślę, że największym cierpieniem jest świadomość. To, co tak mówił, miałeś, chamie, złoty róg, mogłeś wybrać Jezusa tu na ziemi, a teraz widzisz, jaka jest rzeczywistość już bez żadnych tam domysłów i jesteś po złej stronie mocy i to już się nigdy nie zmieni. To jest piekło po śmierci. Kolejne pytanie od pana Marcina. Może Idź pod prąd, czy ruch 11 listopada zrobi jakąś akcję w sprawie zniesienia wiz do Stanów Zjednoczonych? No tutaj to nie jest zależne od naszych próśb, gruźb czy planów. To suwerenna decyzja administracji amerykańskiej. I jak się spełnia określone warunki, czyli tam odsetek, jakiś tam, już nie pamiętam ile, dawno o tym się nie zajmowałem, tych, którzy przekraczają termin. Ma mniej niż 3% to odmów ma być? Coś, no, nie pamiętam, coś, ale to możecie nas poprawić. No to wtedy z automatu jest ten obowiązek zniesiony. Także tutaj nie wiem, dlaczego do tej pory Polacy tak dużo tych odmów tam, czy dostają, czy zostają na terenie Stanów Zjednoczonych dłużej niż obiecują we wniosku wizowym, no bo to jednak rzutuje. I powiem tak, to nie jest przejaw jakiegoś takiej tam fanaberii prezydenta, bo akurat to jest w rękach demokratycznego, to kongresu zdaje się, tam oni to weryfikują, jak wygląda i automatycznie to procedury demokratyczne są jasno ustawione i prawo amerykańskie ma to do siebie, że tam nie ma zmiłuj. Tam to nie ma tak, że raz tak, raz się. Przymkniemy oko, widzicie, w Europie to jest normalne, nie? To tam nie ma tak i nawet w tych kwestiach, które budzą nasze niezrozumienie, nawet sprzeciw, to świadczy, są różnice właśnie takie systemowe, nawet cywilizacyjne. Ta ustawa o IPN-ie, no to jednak wzbudziła zainteresowanie, no bo tam to tak nie bardzo można komuś zabronić akurat wypowiadania opinii. Każdy może gadać, co chce, ale może znaleźć się w sądzie. I to też trzeba brać pod uwagę. U nas to niektórym wszystko wolno. Wiadomo, kto z czym idzie do sądu i od razu można powiedzieć, jaki będzie wyrok. To z tym się liczymy. Tam tak nie jest. Nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością, tylko z zapotrzebowaniem politycznym. Tak, to jest jednak... Są wyjątki, ale bardzo, bardzo rzadkie. Dlatego tam jest ważny ten skład Sądu Najwyższego. Tam jest to jednak sprawa fundamentalna. Kto będzie miał, która akurat opcja polityczna, czy konserwatyści, czy demokraci, to mają ten jednego więcej. To cały czas o to idzie gra. Ale tu ciekawy wniosek. Zobaczcie, mówi się nam, że taki sędzia to jest ślepy, on nie ma żadnych poglądów i tak dalej. A w Stanach Zjednoczonych doskonale wiedzą, że człowiek idzie do tego sądownictwa z jakimiś poglądami, z jakimiś założeniami, że to jest dobro, a to jest zło. I ja wolę znać te jego poglądy wcześniej, no bo jak się nie zgadzam z tym, nie mam tego samego kodu wartości, co jest dobre, a co jest złe, no to jak on zacznie mnie sądzić, no to będzie sądził wbrew mojego poczucia sprawiedliwości. No i sobie ludzie najpierw pytają tego sędziego, a jakie masz poglądy na to, a jakie masz poglądy na to, i wybiera się, konserwatysta, chrześcijanin, oparty na Biblii, jego system wartości. A to go chcemy, to mówią ci rdzenni Amerykanie. A lewacy mówią, nie, tego nie chcemy, bo on jest złym sędzią, nie? Bo ma złe poglądy. No i to jest konflikt. Także nie wierzcie państwo, że jest coś takiego jak bezstronność człowieka, czy w nauce, czy w sądownictwie. Nie, on ma jakieś poglądy i zgodnie z nimi stara się później postępować. Dlatego przyjęcie sędziów komunistycznych tak w całości do III RP oznaczało, że w III RP będziemy mieli sądy o sprawiedliwości komunistycznej. I mamy. Zresztą ja to myślę, pan Strzembosz, jemu zawdzięczamy. A właśnie. Między innymi. Kwestia wiz nie jest chyba najbardziej tutaj dotkliwa w kwestii podróży do Stanów Zjednoczonych, tylko cena biletu lotniczego. No i zasobność portfela, jak już się wyląduje, nie? No, to też przecież się liczy, no bo bilety są promocje, to już można i za
za 2000 i niekiedy ale taniej to jest nawet jednak, powiedzmy, znaleźć uważny, oferty. Tak, oczywiście. No, oczywiście w budżecie. I tutaj nikt nie wpadł na pomysł, żeby akurat walczyć o to, żeby była konkurencja i tańsze bilety lotnicze, bo to jednak jest główna przeszkoda. Kolejne pytanie. Skoro chcecie zmieniać Polskę, czemu nie ma objazdu ruchu 11 listopada? Tylko siedzicie w internecie. No, z jednej strony siedzenie w internecie to jest też kontakt z ludźmi, bo można do nas i dodzwonić i napisać. To jest żywy przykład. Po drugie, jeździmy. Ja teraz do Białegostoku jadę. Już Rzeszów też coś kontroluje, także niebawem. Cały czas moja wizyta za oceanem jest na etapie dopinania szczegółów. Tylko ja muszę Państwu powiedzieć tak. Gdybym sobie policzył, ile od czasów tego przedreferendalnego, od 2003 roku, odbyłem spotkań poza domem, już nie mówię o kampanii prezydenckiej, bo to tam już był jeden z wycinków mojego włóczenia się po Bożym świecie w różnym charakterze, to ja nie wiem, czy w Polsce jest osoba, która w przełożeniu na odcinek czasu 15 lat jeżdżenia odbyła tyle spotkań. Tutaj mogę konkurować z wieloma najbardziej rozchwytywanymi takimi prelegentami. No, sporo kilometrów zrobiłeś. Jak ktoś nie wie, to nie widział. Sam materiał YouTube'owy, który tam nam się gdzieś tam zawieruszył, jest najlepszym dokumentem tego stanu rzeczy. Że ja od tej strony mam czyste sumienie. I powiem jasno. W tych inicjatywach politycznych, w których uczestniczyłem od 2010 roku, czyli w ONR-ze czy w Ruchu Narodowym, to byłem człowiekiem, który najwięcej się wywłóczył po świecie. Jeszcze obwali mnie te gnojki zdrajcą. No ludzie, czy to warto tak się mordować? A z czasem się zastanawiam, skąd się bierze taki potencjał podłości u karierowiczów, którzy zamiast mordę zamknąć, jeszcze potrafią obrzeć. Mi na przykład był wstyd zwyczajnie. No, jeszcze pyskują. To trzeba mieć wstyd, a są takie twory z ryjami, które mówi się właśnie przenośnie, że wstydu nie mają. Dlatego ich się nazywa świniami. No i to cała tajemnica ich zachowania. Ale wracając do tego też pytania, chciałbym, żeby Państwo doskonale sobie zdawali sprawę, że to, że dzisiaj w ogóle jeszcze ktokolwiek mówi o ruchu 11 listopada, o Marianie Kowalskim, no to jest właśnie, można powiedzieć, zasługa tego, że codziennie do Was mówimy przez telewizję, przez internet, bo każde wcześniejsze nasze działania polityczne były skazane na łaskę i niełaskę dziennikarzy nierządowych, przepraszam, rządowych, ale zachowujących się jak nierządnice, nie? Stąd tak nierządowych mi wyszło z tego zestawienia, bo jak K i rząd, no to nierząd wychodzi. I robiliśmy różne rzeczy, napinaliśmy się, organizowaliśmy i tak dalej, no albo pokazali 30 sekund w panoramie lubelskiej, albo nie. I tyle. A odkąd zaczęliśmy najpierw tam co tydzień, czy tak nieregularnie z mojej kuchni, a potem już tutaj ze studia i bardzo szybko przeszliśmy na codzienne nadawanie, no to wokół tego zjawiska tej telewizji internetowej tysiące osób się zintegrowało, tysiące osób się zorganizowało też w klubach, zaczęło też nas wspierać. Teraz organizują ciągle spotkania, czy z Marianem, czy jakieś inne wydarzenia. Teraz te filmy mówiące prawdę o zbrodniczym systemie komunistycznym w Chinach. To się wszystko dzieje właśnie dzięki temu, że codziennie nadajemy i każdy wie, gdzie nas może znaleźć. Nie? Także chciałbym, żebyście nie deprecjonowali, tu mówię do autora tego pytania, że my tylko gadamy, bo właśnie przez to gadanie zrobiło się to wszystko robienie. Tak, no, tak chciałbym, żeby to też wybrzmiało. Ogólne działanie. Ja rozumiem, że to jest taki komplement wobec mojej osoby, że mój widok z bliska to jest taki atrakcyjny. Zapewniam Państwa, że ja to nie wiem, czy to prawda i lepiej posłuchać, co tutaj mówimy. Proszę pisać do nas, a jeżeli jakiś jest temat do omówienia, ale chętnie przyjmę każde zaproszenie, jeżeli Państwo uważają, że gdzieś nie byłem, a jest możliwość zaproszenia, no to proszę na mój adres mailowy dostępny na Facebooku się zwracać, a najlepiej z najbliższym klubem, iść pod prąd. Tam są ludzie, którzy są wtajemniczeni w niuanse organizowania takiego spotkania i chętnie pomogą w tym. I ostatnie pytanie. Czy było podsumowanie wpłat za marzec?
Jeszcze nie, ponieważ Michał miał swoje obowiązki, Michał Fałek miał swoje obowiązki zawodowe, jeszcze nie prowadził, o ile dobrze pamiętam, w tym miesiącu programu, ale już z nim rozmawiałem, żeby jutro lub pojutrze przeprowadził, no jemu dam też przywilej ogłoszenia tych dobrych nowin, ze swojej strony tylko potwierdzę dobrych nowin. Dziękujemy za wsparcie naszej telewizji. Tak, już ponad 1000 gitar nam gra. To było w marcu. Mamy nadzieję, że kwiecień będzie jeszcze lepszy. Dziękujemy serdecznie. A ja wam dziękuję za odpowiedzi. Pastor Paweł Chojecki, dziękuję. Marian Kowalski. Dziękuję. Dziękuję państwu za uwagę i do zobaczenia. Otwieraj